No, gdyby to coś pomogło, to byśmy to dziś zrobili. To nie jest problem przejęcia, bo to jest jedna uchwała sejmiku. To jest kwestia w ogóle koncepcji mapy drogowej wyjścia z kryzysowej sytuacji. A taką mapę musi zaproponować prezydent. To nie jest zadanie samorządu województwa, by dzisiaj, nie mając podstawowych nawet danych, decydować o czymkolwiek. Oczywiście, że my deklarujemy pomoc i tutaj rolą marszałka jest to, aby ten szpital i w ogóle samorząd Grudziądza odczuł od nas wsparcie i tak na pewno będzie. Za to przed nami po prostu cykl spotkań i to myślę na poziomie już nawet nie województwa, a rządu. Mając informacje na razie dość szczątkowe na temat sytuacji szpitala, za to na pewno nie będziemy się uchylać od wsparcia, to jest pewne. Tylko jaką ścieżkę, jaką metodę przyjąć, musimy to wspólnie wypracować. Na razie my rozmawiamy, naprawdę nie mieliśmy nawet okazji z panem Magnowskim o tym porozmawiać, bo no dość te decyzje były szybko podejmowane ostatnio już, no ale nie mieliśmy nawet okazji, żeby ustalić, jaka rola by nasza miała być. Oczywiście szpital jest duży, ma wszystkie parametry, które powinien spełniać szpital wojewódzki. Sądzę, że kiedyś podjęto bardzo złe decyzje, że ten szpital nie został przekazany samorządowi województwa, tylko miasta Włocławek na etapie reformy administracyjnej. To były błędne decyzje, moim zdaniem, które no, skutkują dzisiaj tym, że w sumie niewielkie miasto z ogromnymi jeszcze do niedawna problemami, bezrobociem i tak dalej, no nie jest w stanie realizować inwestycji i finansować ich na poziomie, nie wiem, 300 milionów złotych, bo takie kwoty tam przecież były podejmowane i jakiś plan musimy znaleźć. Tutaj pan wojewoda też deklaruje współpracę w tym zakresie. Ten plan musi być jednak inicjatywą, ten plan musi wyjść od samego szpitala. To nie jest nasze zadanie dziś, aby wnikać w strukturę wewnętrzną szpitala i zastanawiać się, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby ten szpital oddłużyć. To nie jest takie wszystko proste. Na ten moment takiej w ogóle nie ma. Taki, to znaczy, jeszcze raz powtarzam, no, jeśli, no, oczywiście, że to, no, to byłoby to bardzo miłe, gdybyśmy mieli 300 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę, że nasz pakiet inwestycyjny, który realizujemy z EBI, przygotowujemy lat już chyba 6. Te negocjacje z EBI dlatego trwają tak długo, nie bo nie ma pieniędzy. Są, tylko chodzi o to, żeby kredytobiorca był w stanie te środki potem oddać. I nie tylko chodzi o samorząd województwa, chociaż też, ale również same szpitale. Więc my, biorąc tego typu zobowiązania, tak naprawdę restrukturyzujemy szpitale od środka i państwo wiecie, jak to było bolesne w Toruniu chociażby, kiedy łączyliśmy 5 szpitali, 5 jednostek w jedną, po to właśnie, aby można było zrealizować projekt na Bielanach. Bez takich ruchów nikt by nawet z nami nie rozmawiał, gry wstępne nie prowadził, żeby tego typu inwestycje realizować, że nie przeprowadzimy wcześniej jakiejś restrukturyzacji. Więc sprawa jest otwarta. No, trzeba się jakoś nad nią pochylić i jedno, o co mogę zapewnić, samorząd województwa nie będzie obojętny na problemy szpitala, również nie będzie obojętny na problemy miasta Grudziądz. Nie pozwolimy na to, aby coś złego się wydarzyło, nawet jeśli będą to decyzje trudne. Będziemy o nich rozmawiać podczas przecież sejmiku, bo to sejmik jest tak naprawdę decydentem i środków finansowych i różnych decyzji, już na pewno włączenia struktury samorządu szpitala. Jednak powtarzam, dziś ta sytuacja jest taka, że my nie możemy przejąć tego szpitala, bo nie mamy pieniędzy własnych, no nie ma takiej fizycznej możliwości. Nasz budżet własnych pieniędzy, poza tymi unijnymi, państwo wiecie, że jest po prostu
śmiesznie niski, jak na zadania, którymi przyszło nam realizować. Więc wzięcie dzisiaj kredytu 300 czy pół miliarda złotych jest po prostu nie do udźwignięcia. To jest niemożliwe. Za to nasze zaangażowanie musi być takie, aby współuczestniczyć w jakimś planie, tak aby ta sytuacja bieżąca, bo największym problemem dziś szpitala, tak jak ja to rozumiem, jest to, że generuje co roku stratę, którą musi pokrywać samorząd gminy miasta Grudziądz w wysokości 26 czy 7 milionów złotych, co jest nieprzewidzianym wydatkiem. Podobnie by się stało, gdyby to obciążenie przeszło na województwo. My też nie jesteśmy w stanie regulować takich zobowiązań. Żeby budować szpitale, których łączna wartość tych inwestycji jest, nie wiem, 1,5 miliarda złotych, my zbudowaliśmy cały nowy system, spółka i tak dalej, to wszystko nie jest przypadkowe, dlatego że w ten sposób odciążyliśmy budżet od bezpośrednich zobowiązań. W przypadku Grudziądza, żeby taką procedurę przeprowadzić, to są miesiące, o ile nie, na pewno długie miesiące, żeby dojść do ostatecznego końca, więc dziś musimy ustabilizować sytuację w samym szpitalu i w Grudziądzu, żeby można było nad taką koncepcją po pierwsze pracować i wdrożyć ją w życie. I tutaj na pewno będziemy obecni, będziemy robić wszystko, żeby dzielić się nie tylko doświadczeniem, ale również możliwościami, bo jakieś ścieżki wypracowaliśmy i w Europejskim Banku Inwestycyjnym i tak dalej. Za to bez restrukturyzacji zadłużenia, moim zdaniem, tam nie będzie po prostu możliwości w ogóle rozpoczęcia takiego procesu. A żeby ta restrukturyzacja mogła nastąpić, jest potrzebna interwencja państwa. Niestety tak jest system skonstruowany bankowy w Polsce, że jakikolwiek kredyt udzielony w takiej sytuacji szpitalowi czy samorządowi miasta wymaga uzgodnienia tego i gwarancji ze strony Skarbu Państwa. Więc tutaj będziemy o tym rozmawiać, ale przed nami tak naprawdę jest początek dopiero tej dyskusji. Jeżeli chodzi o Urząd Wojewody, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma nadzór nad samorządami, przyglądamy się tutaj Grudziądzowi pod kątem finansów i przyszłości Grudziądza, które są przez funkcjonowanie szpitala zagrożone. To są fakty, z którymi chyba nawet Pan Prezydent nie dyskutuje. Jest to jedno z większych miast naszego województwa kujawsko-pomorskiego, więc problem jest naprawdę bardzo poważny. Dzisiaj szpital, jeżeli nie podjęte zostaną kroki, bo programy naprawcze, z tego co przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, nie były realizowane lub nie przynosiły odpowiednich skutków. Między innymi miały spowodować, że ta strata szpitala będzie się zmniejszała. Okazuje się, że tak nie jest i dzisiaj to miasto musi pokrywać tą stratę. Odsetki od zadłużenia również pogarszają sytuację, więc Szanowni Państwo, problem jest duży. Ja oczywiście nie chciałbym teraz Państwa wprowadzić w stan jakiejś może grozy, natomiast oczywiście my pod kątem jeszcze zarządzania kryzysowego spoglądamy na funkcjonowanie szpitala. Mamy po prostu taki ustawowy obowiązek, dlatego też badamy tą sprawę w sposób wnikliwy. Teraz bez żadnych wyroków, ale działać już naprawdę trzeba.